Witam serdecznie w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. To już nasze ostatnie spotkanie w tym roku 2020 i chyba wszyscy się zgodzimy, że był to co najmniej oryginalny rok. Ale wydarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy kilka dobrych rzeczy, bo chociażby zaczęliśmy nagrywać ten podcast. Do tego ukazało się wiele rewelacyjnych książek i nie mówię tutaj tylko o katalogu naszego wydawnictwa. Wystarczy spojrzeć na laureatów licznych nagród i rankingów, żeby zakręciło się w głowie od nadmiaru dobrej literatury. Pytanie jest tylko, kiedy to wszystko czytać. Jako że dzisiaj żegnamy rok 2020, to pomyślałem, żeby zrobić odcinek podsumowująco zapowiadający. Czyli z jednej strony porozmawiamy o tym, jak ten dziwaczny rok przeżyliśmy, a z drugiej opowiemy, co szykujemy dla Was na rok 2021. Zaprosiłem w tym celu dwie osoby z wydawnictwa Czarna Owca. Redaktorkę Dominikę Dudarę-Fosiecką oraz kierownika wydawnictwa Marka Korczaka. Cześć. Cześć. Zanim skupimy się na samej Czarnej Owcy, to jestem ciekaw, jak Wy prywatnie oceniacie ten rok. I pytam też o książki. O, ja z góry wiedziałem, że rok 2020 będzie dużo gorszy niż 2019, który dla wydawnictwa naszego był rewelacyjny. Jeden z najlepszych w historii tego wydawnictwa. Wydaliśmy 3 wysokonakładowe książki, które zrobiły po prostu tak zwaną robotę. Więc ten rok z góry wiedziałem, że będzie gorszy, więc od razu byłem nastawiony na to, że będzie gorszy i że trzeba będzie trochę popracować nad nowymi tytułami, żeby je wylansować. No a później to, co się okazało, z... że... tak, to, co się zdarzyło w marcu, to już myślałem, że w ogóle się wszystko posypie i ludzie nie będą kupować książek i że będzie tragedia. I wiadomo, że same najgorsze myśli, prawda? Natomiast no tak jak już przyszedł kwiecień, jakoś to się ustabilizowało trochę w takim trochę złym scenariuszu, a później w maju zaczęło się wszystko powoli odbudowywać. Aż no, jesteśmy dzisiaj w połowie grudnia i muszę powiedzieć, że ten rok był niewiele gorszy niż 2019 w naszej perspektywie. Chciałem się zapytać w takim razie o takie, bo nie chcę tu zdradzać żadnych naszych biznesowych tajemnic, ale na przykład było coś takiego, co cię mocno zaskoczyło w tym roku, że myślałeś sobie, o Boże, to w ogóle pewnie się nie da rady, a tu wow, że w ogóle super. Albo jakiś tytuł tak nagle po prostu wyskoczył, że myślałeś, że będzie okej, ale się okazało, że w ogóle ekstra. No, z takich największych sukcesów tego roku to jest na pewno trylogia Przemka Piotrowskiego, która no, rozkręca się coraz bardziej i myślę, że przyszły rok może należeć do tego autora. Nie tylko jakby w naszej ofercie, ale myślę, że jest w stanie powalczyć z najlepszymi autorami kryminałów w Polsce, więc myślę, że to jest takie największe zaskoczenie, chociaż świadomie się do tego też przygotowywaliśmy i stawialiśmy na tego autora, więc... To teraz podpowiemy, że możecie kupić cały pakiet Piotrowskiego, jest dostępny w sklepach, cała trylogia w jednym spójnym wydaniu, więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji poczytać, no to wyjątkowa okazja. No jest w ofercie Empiku do końca roku, a od połowy stycznia będzie dostępny właściwie wszędzie. A pod względem teraz tak już czysto pandemicznym, jak trochę wyglądał ten rok? No bo wydawać by się mogło, że większość biznesów dostała trochę, że tak powiem, po tyłku. A czy tak samo było w biznesie wydawniczym? Mówię teraz szeroko, nie tylko o samej Owcy, ale ogólnie. Tak. No w marcu i w kwietniu te obroty spadły o 70%, więc to jest dość dużo. W porównaniu z analogicznymi miesiącami w zeszłego roku. Co prawda jeszcze w zeszłym roku mieliśmy, tak jak mówiłem, akurat w dobry tym czasie rok, mieliśmy dobry rok i mieliśmy dobre tytuły, więc realnie powiedzmy odejmując te wysokonakładowe tytuły, które trochę statystyki prawda, zawsze zakłamują, to, no to podejrzewam, że gdzieś tam na całym rynku to myślę, że to tąpnęło o jakieś 50%. Ale to był tylko marzec i kwiecień. Od maja powoli ta sprzedaż książek się odbudowywała, aż no, na przykład w lipiec mieliśmy lepszy niż zeszły, niż lipiec roku 2019. A to może więc... kwestia, że ludzie już po prostu byli tak zmęczeni i było ciepło i w ogóle się zrzucili jak szalenie. No chyba tak. Poza tym inna rzecz, która jest ciekawa i która się zdarzyła w tym roku, to bardzo dobrze sprzedają się książki, które są w ofercie od dawna. O. Czyli taki back katalog jakby urósł, prawda? Z tych tytułów mamy bardzo dużo do druków, tytułów starszych. Ja to tłumaczę w ten sposób, że ludzie coraz częściej kupują przez internet, a tam siła jakby nowości, prawda, jest mniejsza, no tak, prawda? Ponieważ tam jest bardzo mało miejsca w sklepach internetowych na lansowanie nowości.
czego na przykład w sklepach tradycyjnych właściwie tylko to jest, prawda? Wchodzimy do księgarni, to w głównych miejscach są nowości albo bestsellery, prawda? I ludzie wybierają spośród tych kilkudziesięciu, kilkuset książek, prawda? Natomiast w internecie mamy dostęp właśnie do wszystkiego i wtedy jakby siła tych tytułów już znanych, o których słyszeliśmy albo kiedyś chcieliśmy przeczytać, to teraz możemy po nie sięgnąć, prawda? Często tych tytułów nawet nie ma w tradycyjnych księgarniach, bo wiadomo, te księgarnie nie pomieszczą jakby całej oferty, prawda, która jest proponowana przez wszystkie wydawnictwa. Więc tutaj no coś takiego się rozpoczęło i myślę, że niektórzy ludzie też przekonali się do kupowania książek poprzez internet. A jak na przykład e-booki podobno też bardziej skoczyły w związku z tym? Tak, e-booki również notują bardzo duże wzrosty i audiobooki. To jest taka tendencja, prawda, już od jakiegoś czasu. Natomiast w tym roku rzeczywiście ten rynek publikacji elektronicznych też mocno rośnie. No wiadomo, e-booki mają tą przewagę nad tradycyjnymi książkami, że można je mieć od razu, no prawda? Właśnie. Jednak na książkę tradycyjną trzeba poczekać na przesyłkę. Natomiast tutaj możemy kliknąć i mamy, prawda? I możemy zacząć czytanie, więc to jest dużo wygodniejsze. Mhm. No, Dominika, ty tam. Tak, jeszcze z rzeczy, które się zmieniły w tym roku, na pewno to, że nie odbyły się targi książki. Czego na pewno żałujemy, bo jest to okazja do spotkania z czytelnikami, z autorami. Tak samo spotkania autorskie przeniosły się do internetu, odbywały się online, więc są to takie... Jedno nam się udało zrobić w tym roku. Z Jastrunem. No właśnie. Ale jest to jednak taka strata, bo nie ma to jak spotkanie na żywo zarówno z czytelnikiem, jak i z autorem. Czy myślicie na przykład, że ten kolejny rok 2021, jakby wyciągając wnioski z tego, co się działo w tym, zmieni się w takim sensie, czy w ogóle jakieś rzeczy, które wydawnictwa i rynek wydawniczy zobaczył teraz, sprawią, że ogólnie zmieni się pomysł na to, jak trochę promować książki, jak je wydawać, co wydawać, kiedy, no ogólnie. No myślę, że tak. Myślę, że wszyscy zauważyliśmy, że internet daje dużo możliwości, prawda, które jakby to nie są nowe możliwości, one były. Natomiast jeśli nie można było robić spotkań autorskich jakby na żywo z autorem, prawda, nie było targów książki, więc siłą rzeczy to wszystko musiało się przenieść, więc wszyscy zobaczyliśmy, zarówno ci, którzy te spotkania organizują, wydawnictwa, prawda, autorzy, jak i czytelnicy, że to jest fajne i że można z tego skorzystać, bo nie zawsze można zrobić spotkanie autorskie, prawda? Poza tym... No tak, jeszcze mam zagranicznych gości na przykład. Dokładnie. To jest więc super. I to też jest fajne, że można na przykład zrobić z zagranicznym autorem, prawda? Zorganizować właściwie na szybko, prawda? Takie spotkania. Więc to jest na pewno nowa możliwość, która myślę, że będzie wykorzystywana również już zawsze. Ja też powiem, że z mojego punktu widzenia, jako człowieka, który i organizował takie wydarzenia i brał w nich udział, to straszny, względem pozytywnym, progres się wydarzył w ciągu dosłownie tych kilku miesięcy, bo jak zaczynało te pierwsze takie ad hoc, że trzeba było coś zrobić, więc robimy online, to były takie pierwsze połowy, nie było słychać, się przecinało coś tam, a teraz jak robiliśmy spotkanie z Falińskim i Kozubalem, to tam w ogóle były trzy kamery, chłopak z mikrofonami, no po prostu profesjonalna produkcja filmowa, tylko po to, żeby to było w internecie, no. Więc to też porobi wrażenie. Dokładnie. To można też, prawda, w sposób profesjonalny zrobić już w domowych, wydawniczych warunkach, prawda, takie spotkanie zorganizować jakby niedużym kosztem. Więc to też jest taka coś, co zostanie na zawsze. Ja szczerze mówiąc najbardziej boję się tego i to nie tylko w kontekście naszego świata wydawniczego, ale właśnie, że wypracowaliśmy sobie dużo fajnych rzeczy i one po prostu, jak tylko wróci się wszystko do normy, to zapomnimy o nich. Więc boję się, że to się wydarzy, bo kilka rzeczy faktycznie super się wydarzyło, takich, które warto by zachować i wręcz jeszcze dalej rozwijać, bo sprawiają, że będzie tylko lepiej i żeby to nie uciekło. No. Nie, tak myślę, że nie zapomnimy. Znaczy, na pewno wrócą spotkania autorskie, prawda? Ale jakby zasięg takiego spotkania zorganizowanego w internecie jest dużo większy. Ja na przykład myślę o tym, żeby to połączyć teraz. Kiedy wrócą normalne spotkania, to niech one się dzieją, niech będą widzowie i tak dalej, ale jednocześnie transmitujmy to do internetu, tak? Czyli ludzie, którzy nie mogą przyjść na targi albo coś, albo są za granicą na przykład, to mogą sobie też się zalogować i wtedy tych ludzi będzie 30 razy więcej niż te 50 osób na widowni, no, jeżeli dobrze pójdzie. To skoro już jesteśmy przy tym 2021 roku, to może przejdźmy do zapowiedzi. Bo muszę wam powiedzieć prywatnie, że ja sam mam kilka takich tytułów, na które czekam już jako czytelnik po prostu. A jestem ciekaw, Dominika, masz jakieś takie tytuły, na które ty czekasz? Tak, mam. Nie będzie to zaskoczeniem, bo chciałam powiedzieć o kryminałach skandynawskich.
Nasze ulubione. Tak, nasze ulubione, ale w tym roku szykujemy już w maju debiut ze Skandynawii dwóch autorów, Petera Molina i Petera Nystroma. Będzie to kryminał pod tytułem Ostatnie życie. Jest to historia o agencie FBI, który wraca do Szwecji, do swojego rodzinnego kraju, gdzie musi rozwiązać zagadkę, która jest powiązana z jego osobistą historią. Mhm. Więc na tę książkę czekam szczególnie. I szczególnie ją polecam. Także z skandynawskiego rynku będziemy mieć kryminał z Finlandii. O. Tak, to bliżej końca roku. Będzie to Elina Backman, książka pod tytułem Kiedy umiera król. To są książki, na które czekam chyba najbardziej. Ale tempa nie zwalniamy. Zaczynamy w marcu od książki, znaczy zaczynamy wcześniej, ale marzec będzie takim na pewno wyczekiwany, ponieważ będzie nowa książka Wincenta Fausewerskiego pod tytułem Nabór, na którą czeka bardzo dużo ludzi. Zwłaszcza, że książka była zapowiadana na najpierw na październik, później na listopad, więc ludzie dzwonią do wydawnictwa, pytają kiedy. W tym tygodniu dostaliśmy już dwa na Facebooku pytania, kiedy. Więc budujemy napięcie. Tak. Książka będzie w marcu. Także w marcu kolejna odsłona naszego imprintu literackiego Echa. Będzie to książka Marlona Jamesa pod tytułem Czarny Lampart, Czerwony Wilk. No to ja czekam rewelacyjnie przyjęta na całym świecie, więc także w marcu będzie u nas. I także w Echach w maju wrócimy na rynek latynoamerykański z książką Mariany Enriquez Nasza część nocy. Tak, to tu odsyłam was do poprzedniego podcastu, gdzie rozmawiałem z tłumaczką Katarzyną Okrasko, która też właśnie tłumaczy między innymi tą książkę, bo razem z drugą tłumaczką i tam trochę więcej możecie sobie posłuchać o tej książce konkretnie. Tak, ale powrócą też autorzy, których bardzo dobrze znamy. Będzie nowa książka Przemysława Piotrowskiego, będzie nowa książka Zbigniewa Zborowskiego, Spotkajmy się zanim przyjdzie zima. Także z zagranicznego rynku SJ Tudor z Płonącymi dziewczynami, jeżeli się nie pomyliłam. Płonące dziewczyny, tak. Tak, ale także Kate Atkinson, Marcin Dudziński jeszcze z polskiego. Tak, trzecia część. Trochę Kanneser. Tak, więc wracają autorzy, których bardzo dobrze znamy i mam nadzieję, że wszyscy czekamy na te nowości. Co więcej, będziemy mieć też kilka nowych nazwisk, wcześniej w naszym wydawnictwie nieznanych. Zaprezentujemy nową książkę Jarosława Czechowicza. Będzie to thriller psychologiczny pod tytułem Gorsza. Także debiut Liliany Fabisińskiej 107 sekund. To są kryminały i kryminał dziennikarza Bartosza Kurka pod tytułem Brud. To ja tylko podpowiem, że w styczniu mamy jedną książkę, którą razem robimy. W sensie ty ją jako redaktor, a jako promujący. To jest książka o bąkach. Strasznie mi się podoba ten pomysł w ogóle na wydanie takiej książki. No to będzie hit. Tak. Leksykon pierdów. Sama ta nazwa już jest rewelacyjna po prostu. Tak, bo będziemy mieć, znaczy nadal w 2021 pojawi się kilka książek dziecięcych i właśnie zaczniemy książką o bąkach. Tak, więc tutaj tę działkę też jakoś zagospodarujemy. Chyba z takich nowych rzeczy u nas to pojawią się książki z rynku rosyjskiego. Tak, pojawi się na pewno pierwsza część trylogii kryminalnej Julii Jakowlewy, książka nosi tytuł Towarzyszu mój, oraz Wyspa Sachalin autorstwa Edwarda Werkina. Więc tutaj też jakby wejdziemy trochę na ten rynek rosyjski, bo z tego co pamiętam, to chyba nie mieliśmy do tej pory za dużo literatury rosyjskiej. Chyba jedną w całej historii. No właśnie, więc będziemy trochę eksperymentować i jeszcze na pewno zapełnimy półkę faktową, bo tutaj z propozycji, które będziemy mieć w 2021, pojawi się książka Tomasza Markiewki Zmienić świat raz jeszcze. Będzie to książka o tym, jak wygrać walkę o klimat, więc temat nadal aktualny, a także Sławoj Żiżek, Kłopoty w raju. Tak, to jeszcze też w styczniu będzie Koniec świata z kolei w podobnych klimatach Briana Welsha. Taki popularny naukowy właśnie to reportaż. To trochę mniej pozytywny. Pozytywny, tak. Początek roku. Tak. On mówi, jakby bada on, jak może się skończyć nasz świat i rozmawia z ludźmi, którzy zajmują się tym, żeby przewidzieć takie scenariusze i no i właśnie mówi nam, co możemy zrobić w związku z tym, albo nie. Tak, podczytywałam fragment o superwulkanie. Mhm.
i już wiem, co będzie głównie super jest wulkan. Gotowa na 2021. No, także nie jest tak źle, jak się przygotujemy na ten koniec świata, to nic nam nie grozi, a jeszcze zrównoważymy to leksykonem pierdów. To... Dla każdego coś dobrego. A ty, Marku, masz jakieś swoje wyczekiwane? Tak, no mam kilka. No, przede wszystkim Sewerski, nowy, książka Nabór. To będzie coś dla wszystkich fanów, myślę, uczta, ponieważ zdradzę tajemnicę, że w tej książce zbiegną się losy bohaterów dwóch cykli Sewerskiego. Zarówno cyklu Nielegalni, jak i tego nowego cyklu z Zamętem i Odwetem. No i oczywiście Marlon James, Marianne Enriquez, na którą czekałem chyba 5 lat na tą książkę. No to Bartek nam opowiadał. 5 lat temu podpisaliśmy umowę. Strasznie długo trwało. Także to jest naprawdę wyczekiwana bardzo. Czekam na też wznowienia książek, które już kiedyś się ukazały. Nie zawsze w naszym wydawnictwie, bo będzie kilka książek Irwina Jaloma, kilka książek, chyba nawet 5 książek Aleksandra Lowena w przyszłym roku. Znaczy nie wiem, czy wszystkie w przyszłym roku? Szósta w 2022, chyba w przyszłym, więc to dla wszystkich psychologów i ludzi, którzy się interesują jakby rozwojem osobistym, myślę, że po tym roku wielu osobom się to przyda. Tak, no akurat od kilku lat energetyka Aleksandra Lowena przeżywa jakby renesans i coraz więcej ludzi stosuje te metody. No ale będzie też uzupełnienie jakby cyklu Simona Becketa, Zapisane w kościach. No i nowa książka Kate Atkinson, Bezkresne niebo. To będzie po wielu latach powrót do cyklu z Jacksonem Brodym. Więc myślę, że też dla wielu czytelników, wyczekiwane. Którzy, tak, lubią tą autorkę, to będzie uczta. Też z doświadczenia wiem, że zawsze wpadają jakieś rzeczy, prawda, tak. Kuchennymi drzwiami, które wywracają, prawda, cały plan wydawniczy. No, dokładnie. Więc myślę, że też takie tytuły, na które czekamy, jakieś propozycje znienacka, może Remigiusz Mróz będzie chciał u nas wydać swoją nową książkę. Zachęcam. To przetrzymamy do 22. Nie będzie tak łatwo. To jeszcze, korzystając z tego, że mam cię tutaj, Marku, a miałem już i redaktora, i tłumaczkę, to chciałbym ciebie podpytać trochę, na czym polega twoja praca jako kierownika wydawnictwa? Ostatnio sporo czytam książek. Tak, no dobrze. Także głównie ostatnio na czytaniu, ale też no, staram się jakby spinać wszystko, co się dzieje w wydawnictwie, prawda, i umożliwiać, żeby szło bez problemu do przodu. Tak najogólniej rzecz biorąc. Kończymy w takim razie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. A wszystkim słuchaczom życzymy wszystkiego dobrego w tym 2021 roku, aby już był normalny i żebyśmy wrócili do normalności. Co nie zmienia faktu, że polecamy czytać, bo czytanie jest zawsze dobre, a jako, że Sylwester w tym roku nie zapowiada się hucznie, to tym bardziej możecie wziąć książkę do ręki, usiąść sobie gdzieś miłą herbatką i świętować w ten sposób, czytając dobrą książkę. A my słyszymy się w przyszłym roku w kolejnych odcinkach Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Pukowski. Jeszcze raz wszystkiego dobrego.